Halo? Halo? Nie mogę teraz rozmawiać. Ale to ty do mnie zadzwoniłeś. Na razie. Hej! Psst! Słyszysz? Na 50 subskrypcji będzie Battle Royale w Modern Day'u. Wow! Zielone Podlasie. Czy ktoś by się tego spodziewał? Ho, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Mikołaj Łukasz. I przyniosłem wam dzisiaj prezent w postaci Millennium Modern Day. W dzisiejszej rozgrywce zagramy sobie Podlasiem. Mikołaj Kononowicz i Mikołaj Suchodolski będą rozwozić prezenty na cały świat. Oczywiście jest to modyfikacja zrobiona przez mojego modera, który zrobił KRL mod, Kałach pokaż Panamę, jak i tą modyfikację. Gramy sobie oczywiście podlaskim, dąbaskim kręgiem. Jakkolwiek to nie brzmi, to tak. Nawet mamy, moi drodzy, swoje drzewko z własnymi opisami. Urdur konstytucja. Bardzo ciężko się to czyta. Polsza musi się zmienić. My, Podlasianie, mieć na to plany. Trzeba zmienić konstytucja. My mieć naszego wodza Krzysztofa Kononowicza. On mieć plan. Bardzo dobry plan. On chcieć, żeby nie było złodziejstwa i kradziejstwa. Jak on powiedział, nie będzie niczego. Niczego to znaczy innych plemion, które nam zagrażają. W tym przypadku plemiona to są wszystkie kraje dookoła nas. O Jezus. Furia plemienna. Jeden z naszych doświadczonych wojów został zamordowany przez zabójców z innego plemienia. Nasi wojacy im tego nie wybaczą. Nasi wojowie są teraz niczym berserkerzy. Mają oni teraz niezwykłą siłę fizyczną, jak i psychiczną. Wytrzymują wszystkie trudy i za nic nie dadzą się przekupić. Nawet gdyby ktoś proponował im spotkanie z samym Bogiem Najwyższym, nie dadzą się przekonać do walki za kogoś innego. No, mamy tutaj takie randomowe drzewko z fokusami. Bardzo fajnie zrobiona modyfikacja, bardzo mocno serdecznie polecam. Jak nie zapomnę, to dam wam link do opisu, a jak zapomnę, no to... Dobra, to ja może zamiast na początku atakować ludzi, to zacznę sobie po prostu robić tutaj przemysł i tak dalej. O kurde, tutaj mamy 3 research sloty. Zróbmy to. O Jezus, nasza podlaska armia nie wygląda za dobrze, ale wiem, co ją uratuje. Major Suchodolski. Major to jest prawdziwy major z prawdziwego zdarzenia. Swoją drogą to tak bardzo słodko wygląda, że Podlasie będzie rozdawało prezenty całemu światu i go jednocześnie też w sumie ratowało, prawda? Naszym drugim dowódcą naszej armii zostanie, moi drodzy, Łukasz Kałach. Ponieważ pan Kononowicz jest zajęty prezydenturą i tak dalej, on nie może sobie zawracać, wiecie, 4 liter takimi sprawami. Zielone Podlasie. Czy ktoś by się tego spodziewał? W sumie na tym kanale można się wszystkiego spodziewać, więc... No, w międzyczasie uzasadnię jeszcze sobie cel na Wilno. No bo wiecie, no Litwa zawsze była częścią Podlasia i tego nie możecie odmówić, prawda? Nasze dywizje wszystkie zostały przemianowane na dywizję Podlaski Prezent. Co tu się dzieje w tym Modern Day'u? Wszyscy eksplodują. Chiny wypowiedziały wojnę Japonii. Japonia jest chroniona przez USA. USA wezwie NATO. Chiny ma wojnę z całym NATO. Co tu się dzieje? Halo? My się bardzo zdziwiliśmy. Skąd inne plemiona mają takie metalowe bestie? A już wiemy. Użyli swoich magów, aby ci utworzyli portale do innego świata. Stąd mają takie bestie. Nie no, te opisy to jest coś pięknego. Naprawdę pozdrawiam Harego. Polecam sobie zagrać w tego moda for fun chociaż, nie? Mamy to, moi drodzy, czas odebrać nasze ziemie. Podlaskie jednostki wchodzą na Litwę. To jest akt agresji Podlasia na Litwę. No dużo z nich nie zostanie, no bo wiadomo, Podlasianie to są wyśmienici wojownicy plemienni. Teraz czas odebrać nasze należyte ziemie. Okej, mamy to. Atak na Ukrainę wchodzi w grę. Od razu nie ma na co czekać. Czym są słabsi, tym lepiej dla nas. Puszczamy nasze berserkery podlaskie. No z Ukrainy to raczej tutaj nic nie zostanie, jak nasi berserkerzy z Podlasia się po prostu rozjadą. Zmasakrowali ich wszystkich. Odpalamy teraz naszą furię podlaską. Nie widzę przyszłości dla tego świata. Podlasie jest jedynym rozwiązaniem, żeby go uratować. Tak się kończy zadzieranie, kurde, z Podlasiem. Nie wiem, co się tu stało. Chiny zostały marionetką USA. Musimy odzyskać Wielkopolskę. Dzięki temu fokusowi to się uda. Wróci wreszcie w granice Podlasia. No, w międzyczasie wydaje mi się, że podbój Rumunii będzie dobrym wyjściem dla naszego podlaskiego państwa. Kononu Akbar. Podlasie deklaruje dżihad. Zniszczymy wszystkich, którzy nie poddadzą się woli Podlasia. Odzyskajmy Warmię. Mamy cel na Rumunię. Wypowiadamy mu wojnę. I Wielkie Podlasie pod wodzą majora Suchodolskiego zanihilowało całą Rumunię dosłownie w 3 sekundy. Odzyskać Białoruś. Na Białorusi potrzebują prezentów. I na Białorusi potrzebują Podlasia. Plan na Rosję już sobie narysowałem. Idziemy aż do Władywostoku. No i wypowiadamy wojnę temu tyranowi. Nie sądzę, żeby Rosja miała z nami jakikolwiek problem. Powiem wam szczerze, że tutaj nawet nie masz czego szotów robić. Podlasie całkowicie anihiluje swojego przeciwnika. Straciliśmy na tej wojnie 4000 ludzi, a Rosja straciła już 300 tysięcy. Teraz w tło by się przydało, nas nie dogoniat, jakby śpiewał major albo konon. Okej.
Super. Teraz wszystko to wchłonie, moi drodzy, Podlasie. Boże, jak pięknie wygląda nasze Podlasie, aż się łezka po prostu wokół. A my za ten czas po prostu upomnimy się o nasze kresy zachodnie, prawda? No bo wiadomo, że Niemcy zawsze należały do Polski, bo kiedyś na ziemi byli tylko Lechici i Polacy. Uargol, moi drodzy, w 10 dni. Podlaski dżihad rusza do przodu. No, Niemcy mają 20 dywizji. Wątpię, że dadzą mi radę. O, jeszcze wołają Włochy, ojeju. A, tak, bo Włochy to ich marionetka, omygy. Prezenty też trzeba dowieźć do Berlina jakoś, prawda? Przez Bałkany mogę dojść do Włoch. Okej, czyli mam konferencję. O, Włochy dołączyły do Europejskich Federacji, czyli ja wygląda na to, że ja mam wojnę z całą Europejską Federacją. Kurde, musimy sobie poradzić z całą Europejską Federacją. Wiecie, co jest najgorsze? Ja mam dosłownie zero floty. To jest tak szczerze moja jedyna nadzieja, żeby ich zabombardować po prostu. Ale spokojnie, moi drodzy, spokojnie, mam już 10 korwet. Nasz przemysł pracuje na naszą nową flotę. W międzyczasie podbiję sobie tutaj całe Bałkany i wejdę po prostu do Włoch. Dobra, to jest sądny dzień. Wybieram moją całą flotę i modlę się o to, żeby moje dywizje jest, płyną. Anglicy, przepraszam, mają około 50 statków. Dobra, lądujemy, chłopaki. Ląduje, jest, dwa. Dobra, wyślij jeden. Zajmijcie port, mamy port, dobrze. Ale angielskie floty są lepsze od moich flot i jak dotrze tutaj chociaż połowa, to będę dumny. Dobra, ruszamy. Raczej mam takie wrażenie, że Anglików to dosyć szybko skończymy i wreszcie Podlasie będzie wyglądać tak, jak powinno wyglądać od samego początku. O! Nawet nie musiałem Norwegii podbijać, spoko. Ojejku, mam wszystko w konferencji. Tak powinno od samego początku wyglądać, moi drodzy, wielkie Podlasie. Powiem tak, wykonanie desantu na Meksyk może być problematyczne, ale powinniśmy sobie po prostu jakoś tam dać radę, prawda? Gdy desant się skończy, mamy szansę to przebić? Straciliśmy 4 dywizje. Musimy to zrobić jeszcze raz. Dobra, przygotowałem kolejny desant. Tym razem będzie to 20 dywizji. Płyńcie, chłopcy radarowcy, płyńcie. Przepraszam, to aż 30 dywizji płynie na Meksyk. No, jesteśmy już bardzo blisko. Lądujcie. O, i teraz musimy... Jest niemożliwe, żeby jedna dywizja kawalerii aż tyle się broniła po prostu. To jest niemożliwe. Ty, a czy mogę te dywizje cofnąć tu do portu? Mogę, super, dobra, mamy to. Zaraz dobędziemy sobie Marnana. Zaraz dobędziemy sobie, kurde, Meksyk. Ale i tak brakuje mi supplysów. Ruszajcie do przodu. Despacito. A nie, Despacito jest chyba hiszpańskie, a nie meksykańskie. Przepraszam, cały Meksyk. Wystarczyło, że powiedziałem Despacito i cały Meksyk się poddał, lul. Mamy to, moi drodzy, wypowiadamy wojnę. Aha, i Francja dołączyła. Bardzo dobrze, że byłem na nich przygotowany, moi drodzy. Dywizje fanatyków szkolnej właśnie bronią granicy. Major Suchodolski i Łukasz Kałach unicestwiają Stany Zjednoczone. Nie reguluj monitora, a oni dalej zrzucają atomówki na moją starą stolicę. Zapomnieli chyba o przenosinach do Białego Stoku. No, Francuzów to tylko wystarczy tutaj dokończyć i to jest wszystko. A w Chinach, jak widzicie, moje wojska się uporały tutaj na plecach z kotłami i teraz wjeżdżają w tą prawowitą część Chin. O, Francja skapitulowała, okej. Od razu świat wygląda lepiej. Greater Podlasie w Ameryce, Greater Podlasie w Europie, ale jest jeszcze jeden problem, z którym chciałbym się uporać. Czas podbić Indię. Nie będą się nam przeciwstawiać. O, zawołali Butan. Jesteśmy skończeni. W międzyczasie tutaj sobie rozpocznę podbój Ameryki. Gwatemala dołączyła do azjatyckiej koalicji. Ale mam złowrogi plan. O Jezus. To trochę potrwa, ale mam 10 dni na uzasadnianie celu. Wypowiem wojnę całemu światu. Powiem tak, przy wypowiadaniu wojen pojawił się troszeczkę problem. Cała Ameryka Południowa dołączyła do azjatyckiej koalicji, gdy wypowiedziałem wojnę 4 państwom i wszyscy sprowadzili tutaj miliony dywizji. No, czyli jeszcze muszę podbić całą Amerykę Południową i dopiero wtedy możemy... O kurde, czemu wy się zatrzymaliście? Dopiero wtedy będzie konferencja pokojowa, jak podbijemy całą Amerykę Południową. Dzięki Koronowiczowi i Majorowi Suchodelskiemu będziesz mieć swoje kolonie w Pakistanie. Wszyscy dochodzą do tej koalicji. Konferencja będzie trwała pół godziny, ale teraz muszę podbić Izrael. To jest moja po prostu brama do Afryki. Nie... Nie. Wypowiedziałem wojnę Egiptowi i do tej wojny dołączyła cała Afryka, bo oni mieli jakąś ligę czy coś, o Boż. Znaczy, pewnie przejedziemy całą Afrykę, ale to troszeczkę potrwa. Boże, na tą Afrykę to my się rozlewamy po prostu jak szarańcza tymi modern tankami. Muszę podbić całą Afrykę co do jednego państwa, żeby była konferencja pokojowa. Jeszcze tylko ta Ameryka Południowa i mamy wreszcie spokój. Jezu, zaraz dostanę naprawdę oczopląsu od tego Modern Day'a. Zaraz złapie mnie naprawdę jakiś potężny atak i nie wytrzymie tu. Jest, Boże, myślałem, że dostanę tutaj oczopląsu. Myślałem, że jakiegoś ataku dostanę przed tym kompem
Jezus, udało się. Teraz to wszystko wyklikać. Patrzcie, ile tego jest. Teraz to wszystko wyklikać. Samo klikanie tej konferencji pokojowej to zajęło mi naprawdę chyba, nie wiem, z 10 minut. Jakbym się upierał, to bym podbił wszystko. Wysepki na Pacyfiku, Wielkie Podlasie przewodzi światu. Na tronie siedzi pan Krzysztof Kononowicz i pan major Suchodolski. Oczywiście życzę wam wesołych świąt. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Nie no, dobra, stop. Tego się nasłuchacie wystarczająco dużo za parę dni. Ja się z wami żegnam. Elo.